Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj bardzo fajna sałatka, sałatka grillowa, ale sprawdzi się także jako codzienna sałatka na przykład na kolację czy dodatek do obiadu. Bardzo szybka do przygotowania, więc polecam. Jeśli zechcecie ją zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już kończę wstęp i zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak ją przygotowuję. Zapraszam. Zaczynamy od ugotowania makaronu. Mam tutaj 200 g makaronu takiego ryżowego. To może być dowolny drobny makaron gwiazdki, czy tak jak właśnie w moim przypadku ryżowy, każdy drobny się sprawdzi. I muszę go ugotować w osolonym wrzątku według przepisu na opakowaniu, a następnie ostudzić. Do sałatki będę potrzebowała zimny. Teraz jeden świeży ogórek, mój waży 200 g, ale tak naprawdę podaję dokładne ilości składników, tyle że w tej sałatce można je spokojnie zmieniać według własnych upodobań, więc ja podam ilości na wariant, który robię dzisiaj, ale dowolnie można je zmieniać, zwiększać, zmniejszać proporcjonalnie bądź nieproporcjonalnie i sałatka także wyjdzie dobrze, w zależności od tego, jakie smaki lubicie. Ogórek obieram i kroję w kostkę. Pestki można usunąć, ja w tej sałatce ich nie usuwam, zostawiam. Dla mnie one mają dużo smaku i chcę ten smak w sałatce. Poza tym ogórek dzięki nim puści więcej wody i ta woda stanie się swoistym sałatkowym sosem. Za chwilę zobaczycie. Teraz kukurydza biorę z puszki, dokładnie odsączona z zalewy. Ja dodaję pół puszki, ale możecie spokojnie sięgnąć po całą, jeśli lubicie smak kukurydzy. Teraz makaron mój już jest ugotowany, jest bardzo drobny, więc gotuje się krótko, dałam mu 5 minut i ponieważ jest drobny, stygnie też bardzo szybko. Można to przyspieszyć, przelewając makaron przez sito, a następnie wstawiając to sito do zimnej wody, co jakiś czas przemieszać i ostygnie naprawdę bardzo szybko. Teraz tylko dokładnie odsączam z wody i dodaję makaron do ogórka i kukurydzy. Dla zainteresowanych waga makaronu po ugotowaniu 500 g, zatem sałatki dość sporo, dokładnie mieszam. Sałatka zaczyna się robić przyjemna i wilgotna i teraz trzeba ją doprawić. Dodaję tutaj jeden duży ząbek czosnku, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Solidną szczyptę soli, ja biorę szałwiową, jak ją przygotować pokazuję w osobnym filmiku, ale jeśli nie macie szałwiowej, spokojnie można sięgnąć po zwykłą sól. Solę po prostu do smaku, zatem i tak trzeba potem pomieszać, skosztować i w razie potrzeby doprawić. Solidna szczypta białego pieprzu, ja daję taką 1/3 łyżeczki, ale również według upodobań własnych. Ale pięknie i pieprznie pachnie. Świeżość ogórka, zapach mielonego pieprzu. Naprawdę wspaniałe. I teraz można, ale nie trzeba dodać tutaj łyżkę majonezu, łyżkę jogurtu naturalnego, bądź po prostu pominąć te składniki. Ja dodam łyżkę jogurtu naturalnego po to, żeby wzbogacić smak sałatki. Ale tak jak mówię, nie jest to konieczne, bo sałatka jest naprawdę wystarczająco wilgotna. U mnie jogurt, można go także podmienić na kwaśną śmietanę i nie za dużo, żeby całość nie pływała w sosie. Super, prawie gotowe i na koniec trzeba tutaj dodać dużo siekanego drobno koperku. Świeżego lub mrożonego, w ostateczności może być suszony, ale jeśli suszony, to daję go dużo mniej i jeśli mam wybór, to wybieram zawsze świeży bądź mrożony. Koperku nie żałuję, jakieś 2, może nawet 3 łyżki drobno posiekanego koperku tutaj daję. Dokładnie mieszam i jeśli smak już mi odpowiada, to sałatka jest gotowa. Ja już mojej doprawiać nie będę, sprawdzałam, dla mnie jest idealna. I naprawdę po raz enty żałuję, że kamera nie jest w stanie przekazać zapachu, bo pachnie to po prostu bajecznie. Niestety jeszcze teraz od razu nie podaję, teraz trzeba przykryć i pod przykryciem wstawić do lodówki na jakieś 2-3 godziny, żeby się porządnie schłodziła. Schłodzona jest bowiem najlepsza. No i po wyjęciu z lodówki wygląda tak, schłodzona, wilgotna, bajecznie pachnąca i naprawdę przepyszna, a także prosta i szybka do przygotowania, jak sami widzieliście. Gorąco zachęcam do jej przygotowania, jest to świetna sałatka grillowa, ale sprawdzi się także jako codzienna sałatka na przykład na kolację, czy dodatek do obiadu zamiast ziemniaków, czy sałatki ziemniaczanej. Mam nadzieję, że Wam posmakuje, że się spodoba. Ja ze swojej strony mocno ją rekomenduję i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.